Siemanko, dzisiaj kolejne porównanie, karkołomne porównanie, o właśnie, w sumie pian, Prełoszu od Klintecha. Klintech na forum Kosmetyka Out odpisali, że to porównanie było karkołomne, z tego względu, że TFR służy, albo może zresztą, to później. Kolejne porównanie, czyli przód auta. Przód auta, auto jeździło ponad miesiąc, najgorsze warunki jakie są chyba możliwe. Mrozy, przy 0 stopni, śniegi, wiadomo, sól, tragedia. Miesiąc czasu nie było w ogóle dotykane, bo nie miałem okazji. Po miesiącu stwierdziłem, że sprawdzę te produkty na przodzie, właśnie. Gdzie dostają strzała od aut, które jadą przede mną i z nadprzeciwka. I z tego względu, że moim zdaniem jest tak, tył u mnie, prawa strona ma gorzej niż lewa strona, ale przód ma gorzej z lewej strony niż z prawej. Z tego względu, że auta nadjeżdżające z nadprzeciwka jeszcze mi wbijają ten brud bardziej. Ja to zauważyłem tak na swoim gruzie. I z tego względu Citrus foam, tak, żeby nie było, żebym znowu nie powiedział oil. Citrus foam będzie z lewej strony auta, a TFR z prawej. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. No co? No chyba widać. Miazga. Od razu powiem, jeżeli chodzi o zbieranie brudu i robienie tego dobrze, to Citrus Foam zmiażdżył moim zdaniem TFR-a. Klintech stwierdził, że to jest porównanie było karkołomne przy pierwszym filmie z tego względu, że TFR służy do zdejmowania tłustych osadów. Już. Tłustych osadów. A Citrus Foam, nie wiem co zbiera, nie mam pojęcia, czyli Citrus Foam nie zbiera tłustych osadów, a ten zbiera. Czyli najpierw, myśląc, raczej ja tak sobie to kalkuluję, czyli najpierw zarzucam sobie TFR-a, on mi zbierze ten tłusty osad,
a później zarzucę sobie na przykład citrus foam i zrobi resztę. No ja mam troszeczkę inne zdanie, bo moim zdaniem właśnie takie zabrudzenia tłuste między innymi z filmu drogowego zbiera się właśnie produktami zasadowymi, do tego służą. I citrus foam robi to genialnie. To tak naprawdę myśląc, to citrus foam to jest 3 w 1. Usuwa tłuste zabrudzenia, usuwa resztę tych zabrudzeń, nie wiem, kurz, naloty, nie wiem, co tam jeszcze z drogi można mieć, wszystko w sumie, piasek, żwir, muł, nie mam pojęcia, to co leży na drodze w sumie. I do tego jeszcze fantastycznie robi to z pianownicy PA. A TFR? No TFR po prostu moim zdaniem jest. I nie to, że ja mam coś do Kimtecha, nie. Jak znacie mnie, jak mnie znasz, że staram się być, mieć swoją subiektywną opinię oczywiście. I tak jak czuję produkt i tak jak widzę, tak właśnie to przedstawiam. I pokazuję, jak jest. Tutaj nie ma żadnej ściemy, nie ma, że ja się ustawiłem auto zabrudzone bardzo długo. Testowałem też z tyłu na zderzaku, akurat na tym aucie, ADBL-a i ProElite. Detailing też wskoczy. To samo auto, tak samo długo zapuszczane, ale chciałem powtórzyć ten test, bo być może przy tamtym rzeczywiście się nie przyłożyłem, a staram się to zawsze robić konkretnie. I tutaj było podobnie. Ten sam czas, ta sama dysza w myjce, tylko różne strony i wybrałem specjalnie stronę, moim zdaniem, gorszą, czyli lewą, niż strona prawa dla Citrus Foam. Osobiście nie rozumiem tego usuwania. A czy może inaczej? Ja osobiście, jeżeli miałbym wybrać między tymi dwoma, to bym wybrał ten. Zdecydowanie. Teraz to już na 100%. Dla mnie tamten produkt może nie istnieć. Może dlatego, że ja, jak to klient mówi, że ten produkt trzeba zrozumieć. Ja go widocznie nie zrozumiałem. Nie poznałem, nie wiem, nie zrozumiałem. Ale moim zdaniem nie robi tego tak dobrze, jak ten produkt. Do tego jeszcze bardzo krótko siedzi. Bardzo krótko siedzi. Tutaj oleista sprawa, pięknie się rozkłada, długo siedzi. Ja widzę, że on ten brud jakby go aż ciągnął. Także tutaj moja subiektywna opinia gościa, który nie do końca widocznie zrozumiał produkt. Zdecydowanie dla mnie lepszy jest Citrus Foam. Ok, dzięki za obejrzenie tego karkołomnego porównania. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!